Telewizja w Polsce, PL, Edyta Hołdyńska, witam państwa. Pierwszego dnia po świętach Bożego Narodzenia, rozmowa poranna. Będziemy mówić o Unii Europejskiej. Głośnym echem odbił się także wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że traktaty w Unii Europejskiej przestały obowiązywać. W ten sposób ocenił między innymi to, co orzekł ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A przypomnijmy, że wedle definicji Unia Europejska to wspólnota państw suwerennych i takie zdania znajdują się w traktatach. W takim razie, czy nowe decyzje Trybunału Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego ograniczają suwerenność? Takie pytanie zadajemy naszemu gościowi. To europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak minęły święta? Czy ten nastrój antyunijny także przy świątecznym stole, czy obyło się bez polityki? Zdecydowanie obyło się bez polityki. Staram się unikać polityki w domu, nie przynosić jej. To jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Natomiast skoro politykom się udaje, to nam wszystkim powinno. Mhm. Tak, to prawda. Do tego bardzo serdecznie namawiam, żeby jednak pozytywnie patrzeć na świat. Polityka, no nie będziemy tuż po świętach przedstawiać tej definicji polityki, bo nie jest zbyt przyjemna. Ale wracając do istoty Unii Europejskiej. Mhm. Do istoty pani pytania. Rzeczywiście, pani redaktor, to nie jest. Zadała pani to pytanie o ograniczeniu suwerenności. To nie jest rzecz nowa. Tak naprawdę tego rodzaju działania Komisji Europejskiej rozpoczęły się jeszcze podczas funkcjonowania poprzedniej komisji pana Junckera. Chodzi mi o to, że w związku z tym, że traktaty zmienia się jednomyślnie i jak wiadomo, poszerzanie kompetencji instytucji europejskich nie wszystkim się podoba, więc jeszcze Komisja Junckera doszła do wniosku, że najłatwiej będzie poszerzać te kompetencje poprzez no właśnie kolejne decyzje Komisji Europejskiej, a jeżeli tym decyzjom sprzeciwiają się kraje członkowskie, to wtedy Komisja kieruje wnioski do TSUE, a ten z reguły przyznaje rację Komisji. I tak małymi kroczkami rzeczywiście Komisja Europejska starała się rozszerzać swoją jurysdykcję, a już za kadencji pani przewodniczącej von der Leyen, która otwarcie sformułowała taką tezę, że jej komisja ma charakter polityczny, a przecież wiemy, że komisja powinna być wykonawcą w zasadzie decyzji Rady Europejskiej. Już za tej kadencji stało się to jeszcze bardziej wyraziste. Stąd między innymi spór właśnie o organizację sądownictwa w takim kraju jak Polska. Wiadomo, że to nie jest kompetencja, organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest kompetencją Unii Europejskiej, ale usilnie od paru lat właśnie przy pomocy z jednej strony decyzji komisji wspieranych przez rozstrzygnięcia TSUE próbuje się ingerować i to bardzo mocno w organizację wymiaru sprawiedliwości. I ten proces nie dotyczy tylko Polski, tylko w oczywisty sposób dotyczy wszystkich krajów członkowskich. Tyle tylko, że są różne miary, jeżeli chodzi o sprzeciwy tych krajów. Inaczej podchodzi się do sprzeciwów niemieckich. Przypominam to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, z którym koniec końców komisja się pogodziła. A w przypadku Polski, jak widać, się nie godzi. W związku z tym żąda teraz kolejnych wyjaśnień. Ja rozumiem, że te wyjaśnienia za dwa miesiące nadejdą, ale zapewne nie usatysfakcjonują komisji. No i w związku z tym rozpocznie się znowu procedura przed TSUE. Więc musimy sobie z tego zdawać. Znaczy, panie pośle, w takim razie, że w Unii traktaty przestały obowiązywać, to co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, i jak w takim razie państwo członkowskie, rządząca partia, tak, w państwie członkowskim, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zamierza się do tego odnieść? No, panie redaktor, właśnie ten przykład podałem. W traktatach nie ma nic o organizacji wymiaru sprawiedliwości, a komisja stoi na stanowisku, że absolutnie może w taki proces kraju członkowskim ingerować i wspiera ją w tym TSUE kolejnymi rozstrzygnięciami. Jeżeli kraj członkowski się buntuje, no to wtedy nakłada się jeszcze ogromne kary finansowe, no, które rzeczywiście mogą przyprawić o zawrót głowy.
Co możemy robić? Ja mam nadzieję, że jednak coraz więcej krajów będzie się przeciwko temu buntować i że wreszcie na poziomie Rady dojdzie do poważnej dyskusji na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. No doskonałym pretekstem jest to, co się dzieje z cenami energii. Tak naprawdę w związku z tym, że to między innymi działania Komisji Europejskiej doprowadziły do tego, że no Gazprom stał się prawie monopolistą na europejskim rynku i mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen gazu, no to Komisja powinna podjąć radykalne działania, które doprowadziłyby do jej obniżenia. Komisja tym się nie zajmuje, natomiast zajmuje się właśnie funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego i jego decyzjami w Polsce czy w Rumunii, bo tuż przed tym rozstrzygnięciem dotyczącym Polskiej było rozstrzygnięcie dotyczące Rumunii. Czy w związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie szukał koalicjantów w Unii Europejskiej co do tego, by wystąpić i na przykład postulować właśnie do Komisji Europejskiej, by zajęła się cenami energii? Tak, no taka debata już na posiedzeniu Rady się odbyła. Przypominam, że no, niestety nie uzyskaliśmy w tej sprawie na tyle dużego wsparcia, żeby znalazło się to w konkluzjach, ale moim zdaniem na następnym posiedzeniu rzecz powróci, bo pani redaktor, no, można różne rzeczy opowiadać, natomiast no, skrzeczy rzeczywistość. No, jeżeli ceny gazu wzrosły 7-8 razy w stosunku do poprzedniego roku, to natychmiast przekłada się na inne nośniki energii, w tym przede wszystkim cenę energii elektrycznej. U nas te podwyżki są dosyć wysokie. 25% prąd i 50% gaz. No więc właśnie. Natomiast w krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia z podwyżkami cen prądu elektrycznego o 200-300%. Więc w oczywisty sposób mamy coraz większe niezadowolenie społeczne. Oczywiście to nie jest tylko związane z działaniami Gazpromu, także polityka klimatyczna kładzie się cieniem na ten wzrost cen, więc to są realne problemy, z którymi komisja powinna się mierzyć. Kto może być naszym koalicjantem, jeżeli mówimy także o ograniczaniu suwerenności? Jakby odpowiedział pan na pytanie, czy może zredefiniował definicję Unii Europejskiej, czyli jako wspólnoty państw suwerennych? Czy dzisiaj należałoby to zredefiniować? I kto, jeżeli mówimy o szerokiej koalicji państw członkowskich, wsparłby tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości? Pani redaktor, no w traktatach nic nie możemy zmienić, bo jak powiedziałem, to się zmienia jednomyślnie. Ale publicystycznie możemy zredefiniować. Tyle tylko, że moim zdaniem ta redefinicja nie jest potrzebna. Autentycznie powinniśmy pilnować tego, co jest w traktatach i domagać się od Komisji Europejskiej, żeby to realizowała. Pani pytała o sojuszników. No rzeczywiście mamy w tej chwili Węgry, ale nastąpiła zmiana rządu w Czechach. Myślę, że nowy rząd będzie miał nie tylko w nazwie charakter konserwatywny i prawicowy, ale także w realnych działaniach. No i czekamy na przełom we Francji. Proszę popatrzeć, jak wygląda debata prezydencka w kampanii prezydenckiej we Francji. Tak naprawdę tego, co robi Unia Europejska, jej instytucje, broni tylko Macron. Wszyscy jego rywale mają zdecydowanie inne poglądy, więc ja ciągle mam nadzieję, że we Francji dojdzie do przełomu i że w kwietniu we Francji będziemy mieli innego prezydenta. A gdyby się tak stało, to moim zdaniem zupełnie inaczej zacznie funkcjonować Rada i Komisja, bo jednak Francja to waga ciężka. Czy w takim razie także te spotkania wcześniejsze, ten szczyt warszawski tych partii konserwatywnych, to była też próba takiego odwrócenia, może pierwszy krok do odwrócenia sił w Parlamencie Europejskim? Pani, w tej kadencji zapewne będzie to niesłychanie trudne, no bo przecież mamy taką samą liczbę posłów, nie zmienią się ich poglądy. Mamy dwie grupy o charakterze konserwatywnym, naszą i ID. Tam są europosłowie od pani Le Pen i od pana Salviniego. Trudno mi powiedzieć, czy ostatecznie powstanie duża grupa. Nie ulega wątpliwości, że po tym spotkaniu w głosowaniach będziemy bardziej jednolici, te obydwie grupy. Tyle tylko, że mamy europejską chadecję, no, która niestety coraz częściej okazuje się partią nie chadecką, tylko partią lewicową. Więc charakter parlamentu może ulec zmianie po wyborach. Ale gdyby doszło do przełomów chociażby we Francji, jeżeli chodzi o rządzących
we Włoszech, bo tam będą także niedługo wybory, czy w Hiszpanii, to zupełnie inaczej funkcjonowałaby Rada Europejska, a to w oczywisty sposób przełoży się na działania Komisji Europejskiej. Na działania parlamentu w tej kadencji pewnie nie, bo ten parlament ma charakter lewicowo-liberalny i niestety do końca kadencji zapewne taki będzie. Ale także parlament by funkcjonował troszeczkę inaczej, gdybyśmy mieli zdecydowane stanowiska w wielu sprawach płynące ze strony Rady Europejskiej. Niestety tam także dominują premierzy, szefowie rządów, głowy państw, reprezentujący środowiska lewicowo-liberalne. Panie pośle, jeszcze pytanie odnośnie oceny niemieckiego rządu nowo kształtującego się. Niemiecka prasa powiedziała, że Jarosław Kaczyński zaatakował nowy rząd Republiki Federalnej Niemiec. No, niemiecka prasa wyspecjalizowała się w krytykowaniu naszego kraju, choć skądinąd, gdy przychodzi o relacje gospodarcze, wypowiada się w samych superlatywach. Rzeczywiście najprawdopodobniej bez Polski Niemcom, którzy są nastawieni na eksport, trudno by było sobie poradzić i to w czasie pandemii było widać wyraźnie. Gdy się trochę porwały łańcuchy dostaw, Niemcy na wyścigi zwracali się do przedsiębiorców w Polsce. My też potrzebujemy tej wymiany gospodarczej z Niemcami. Tak, to prawda, ma pani rację. To oczywiście mechanizm działający w dwie strony, no ale nie ulega wątpliwości, że Niemcy chcą być tą wielką gospodarką i wielkim eksporterem i bez Polski, powiedzmy sobie otwartym tekstem, zwyczajnie już sobie w świecie nie poradzą. W tym sensie jesteśmy bardzo mocno związani i to powinno rzutować także na te relacje polityczne. Ale niestety ciągle nie rzutuje, bo okazuje się, że kolejne rządy no mają pewne pomysły ideologiczne i według tych pomysłów chcą uszczęśliwiać Europę. Jeszcze raz powtórzę, pani redaktor, kluczem moim zdaniem są wybory prezydenckie we Francji. Jeżeli tam dojdzie do zmiany władzy, to szaleństwo ideologiczne w Unii Europejskiej, w jej instytucjach zostanie zatrzymane. I kiedy wówczas, jak pan sądzi, zmieniłby się ten układ sił w kolejnych wyborach? Bo rozmawiamy od lat, prawda, nie tylko na antenie telewizji w Polsce.pl, przez cały czas rozmawiamy także w tygodniku sieci, na portalu w polityce.pl, pytamy o to różnych gości, także z panem bardzo często te rozmowy o to właśnie, w jaki sposób ten układ sił mógłby się zmienić i kiedy. No i strzelano również w poprzednie wybory do Europarlamentu. Mówiono o momencie przełomowym brexitowym. Nic takiego się nie wydarzyło. To ze smutkiem. Rzeczywiście ja także sądziłem, że brexit będzie takim potężnym otrzeźwieniem dla establishmentu europejskiego. Ja przypominam, że mówiono, że Wielka Brytania sobie bez Unii Europejskiej nie poradzi, że czekają absolutny upadek. Oczywiście Wielka Brytania może nie kwitnie, ale też nie jest na kolanach, wręcz przeciwnie. Odbija się bardzo wyraźnie, ucieka do przodu i myślę, że za chwilę rzeczywiście będzie tak, że będzie krajem wzorcowym, który sobie doskonale bez Unii Europejskiej radzi. Oczywiście ja nie chciałbym się porównywać z Wielką Brytanią, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, mamy inny charakter gospodarki, słabsze relacje ze światem, więc tą drogą nie powinniśmy iść, ale powiedzmy sobie otwartym tekstem, moim zdaniem już kolejnych exitów, gdyby te sprawy szły w niedobrym kierunku w Unii Europejskiej, kolejnych exitów już nie będzie. Po prostu Unia rozpadnie się od środka, bo nie da się przez wiele lat zajmować przede wszystkim ideologią w sytuacji, kiedy rzeczywistość no jest coraz gorsza. I ja mówię o rzeczywistości nie dla polityków, tylko rzeczywistości dla zwykłych ludzi. Mówiłem tutaj o tym gwałtownym wzroście cen energii. To moim zdaniem będzie podstawa do ogromnych niepokojów, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, jeszcze tej zimy. Tego się nie da niczym przykryć, ponieważ zarówno to, na co pozwolono Gazpromowi, jak i ta szalona polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadziła do bardzo trudnej sytuacji na rynku surowców energetycznych, a to bardzo mocno uderza po kieszeniach
zwykłych obywateli. A to uderzenie, jak pan powiedział, parafrazując, doprowadzi do rozpadu Unii Europejskiej, a nie do kolejnych exitów. I tu stawiamy kropkę. Naszym gościem dzisiaj w rozmowie porannej był Zbigniew Kuźniuk, europarlamentarzysta Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego zdrowia, wszystkiego dobrego także dla naszych widzów, ale oczywiście proszę zostać, bo za chwilę wracamy.